Witam bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy nowy cykl, lekcję 10, zatytułowaną Prawo i Ewangelia. Tekst pamięciowy. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, trzeci i czwarty wiersz. Myśl przewodnia. Moralne prawo Boże obnaża nasz grzech, a zatem wskazuje nam także, iż potrzebujemy Zbawiciela. Tak więc prawo i Ewangelia są ze sobą ściśle związane. Prawo Boże i charakter Boga mają zasadnicze znaczenie w wielkim boju. Gdy wielki duchowy konflikt ostatecznie dobiega końca, prawo najwyższego i jego charakter zostaną oczyszczone ze wszelkich zarzutów w świadomości mieszkańców wszechświata. Zanim to nastąpi, czyli dopóki trwa wielki bój, my ludzie opowiadamy się po jednej albo po drugiej stronie. To zaś, po której stronie staniemy, zadecyduje, za kim będziemy podążać. Popularny amerykański piosenkarz Bob Dylan zaśpiewał w latach 70. XX wieku. Chcesz czy nie chcesz, musisz komuś służyć. Może to być diabeł lub może być Bóg. Zawsze jednak musisz komu służyć. Ci, którzy wybierają służbę Pana, czynią to z miłości i z uznania za to, co Chrystus dla nich zrobi. Będąc przez chrzest pogrzebani z Nim, w Jego śmierć, wiedzą, że grzeszne ciało zostało unicestwione, tak iż już nie muszą służyć dawnemu Panu grzechowi, ale teraz otrzymali wolność, by mogli być posłuszni Bogu i Jego prawu. W lekcji tego tygodnia przyjrzymy się naturze prawa, jego celowi i temu, jak wiąże się ono z dobrą nowiną o zbawczej łasce Najwyższego. Właściwie zrozumienie prawa pomaga nam zrozumieć, co Jego łaska oferuje nam w Chrystusie. Część na niedzielę Boże prawo i przepisy. Słowo Tora występuje w wielu miejscach hebrajskiej Biblii i najczęściej jest tłumaczone jako prawo. Nowy Testament stosuje greckie słowo nomos, prawo, jako tłumaczenie hebrajskiego Tora. Termin Tora oznacza też naukę, pouczenie. Ponieważ Biblia jest zapisem więzi Boga z ludzkością, prawo w Piśmie Świętym, to generalnie wszystkie pouczenia Pana skierowane do ludzi. Ponieważ Bóg jest dobry i sprawiedliwy oraz kieruje swoim ludem i poucza go o tym, co dobre i sprawiedliwe, słusznie zakładamy, że jego prawo objawia jego dobroć i sprawiedliwość. Mówimy też, że prawo jest odzwierciedleniem charakteru Pana. Przeczytaj Psalm 19, Rzymian 7, Psalm 119, co te wersety mówią o prawie Boga i o konsekwencji o nim. Psalm 119, werset 8 i 9. Ziemia zadrżała i zatrzęsła się, a posady gór się zachwiały, zadrżały, bo rozgniewał się. Buchnął gniew z nozdrzy jego, a ogień pożerający z ust jego zionął. Przepraszam, 119 i werset 8-9. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkaz Pana jest słuszny, rozwesela serce. Przykazania Pana jest jasne, oświeca oczy. List do Rzymian, 7 rozdział, werset 12. Tak więc zakon jest święty i przekazanie jest święte.
i sprawiedliwe, i dobre. Psalm 119, werset 151 i 152. Bliski jest Pan, a wszystkie Twe przykazania są prawdą. Od dawna wiemy o przykazaniach Twoich, że ustanowiłeś je na wieki. I werset 172. Niech język mój opiewa słowo Twoje, bo wszystkie przykazania Twoje są sprawiedliwe. W Biblii Bóg wyraźnie objawił się ludzkości. Gdy czytamy tę świętą księgę, znajdujemy w niej wiele materiału, który jest w zasadzie zbiorem wskazówek czy pouczeń dotyczących wielu dziedzin życia ludzkiego: moralności, zdrowia, seksualności, odżywiania, pracy i tym podobne. Niektóre z tych pouczeń mają wyraźnie ogólny charakter, inne wydają się ograniczone w czasie i zakresie. Ponieważ jednak wszystkie one są Bożymi pouczeniami, hebrajskie Tora, trzeba zachować najwyższą ostrożność w rozwijaniu zasad, które pomagają nam zrozumieć, które z nich są uniwersalne, a które ograniczone czasowo. Adwentyści Dnia Siódmego, podobnie jak i wiele innych ugrupowań chrześcijańskich, generalnie rozróżnia prawo ceremonialne, przepisy służące nauczaniu planu zbawienia przy pomocy symboli i rytuałów, prawo cywilne, pouczenia dotyczące życia społecznego starożytnego narodu izraelskiego oraz prawo moralne, pouczenia składające się na Boży wzorzec ludzkiego postępowania. Księga Kapłańska zawiera wiele przepisów prawa ceremonialnego, zwłaszcza przepisy dotyczące funkcjonowania świątyni i odbywających się w niej obrzędów. Natura prawa cywilnego i zasady sprawiedliwości leżących u jego podstaw jest wskazane na przykładzie z II Mojżeszowej, 23 rozdział. Natomiast prawo moralne, wyrażone w dekalogu, jest przez większość chrześcijan, przynajmniej teoretycznie, uznawane za prawo Boże, nadal obowiązujące ludzkość. Przeczytaj II Mojżeszowa, 23 rozdział, od 1 do 9. Jakie uniwersalne zasady moralne możemy czerpać z tego, co zostało przeznaczone szczególnie dla starożytnych Izraelitów? Druga Księga Mojżeszowa, 23 rozdział i werset od 1 do 9. Nie rozgłaszaj fałszywych wieści. Nie wspomagaj winowajcy, świadcząc na korzyść bezprawia. Nie przyłączaj się do większości ku złemu, nie składaj w spornej sprawie świadectwa za większością, by łamać prawo. Nawet ubogiego nie popieraj w niesłusznej sprawie. Jeżeli napotkasz zabłąkanego wołu lub osła twego nieprzyjaciela, odprowadź go zaraz z powrotem do niego. Jeżeli zobaczysz, że osioł twego przeciwnika upada pod ciężarem, nie opuszczaj go, lecz dopomóż mu podnieść go. Nie wpływaj na wyrok, jaki się należy ubogiemu, który się zwraca do ciebie w swojej sprawie. Od sprawy, która się opiera na oszustwie, stroń. Do zabicia niewinnego i sprawiedliwego nie przyczyniaj się, bo nie uniewinnię winowajcę. Nie przyjmuj łapówek, gdyż łapówki zaślepiają nawet naocznych świadków i fałszują słuszną sprawę. Przychodnia nie uciskaj. Sam bowiem wiecie, jak się czuje przechodzień. Wszak byliście przechodniami w ziemi egipskiej. Tak więc, jakie mamy w tych starożytnych wersetach uniwersalne zasady przeznaczone dla Izraelitów, a zarazem bardzo dobre są i współcześnie dla nas. Dziękuję bardzo.